Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani, w szóstą niedzielę i wcale nie taką zwykłą, bo w niedzielę walentynkową, a więc święto zakochanych, kiedy będziemy mówić o miłości. A miłość potrafi być taka bardzo szalona. Zresztą dzisiaj zobaczymy, że Jezus powodowany miłością postąpi w sposób skandaliczny. Zresztą sami ocencie, zapraszam was do Ewangelii według świętego Marka. Z Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił go: jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on zaraz po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Moi drodzy, człowiek chory na trąd jest tutaj w tej Ewangelii obrazem osoby, która jest odizolowana od wszystkich. Gdy wsłuchamy się dzisiaj w tekst pierwszego czytania, to dowiemy się o tym, że osoby chore właśnie na trąd miały przebywać poza miastem, być właśnie w takiej izolacji, a gdy gdzieś udawali się w pobliżu ludzi, musieli krzyczeć: nieczysty, nieczysty, żeby nikt do nich się nie zbliżył. Dlaczego? Dlatego, że po prostu tą chorobą można było się bardzo łatwo zarazić. I teraz, skoro było tak, że nie wiedziano, w jaki sposób wyleczyć takiego człowieka, jak mu pomóc, no to uratujmy przynajmniej tych zdrowych. A więc odizolujmy chorych. Trudno, no trzeba ich poświęcić, ale uratujemy pozostałych. I zobaczcie, że w obrazie właśnie tego człowieka trędowatego są wszystkie osoby po prostu chore tak na ciele, osoby, które mogłyby nas zarazić jakąś chorobą, ale są też wszystkie te osoby, które symbolizuje grzech, czyli osoba, która może nas zgorszyć, może nas symbolicznie mówiąc, zarazić swoim grzechem. To znaczy, przebywając w towarzystwie takiej osoby, zaczynamy funkcjonować jak ona, zaczynamy tracić wiarę i tak dalej, i tak dalej. I teraz logika tego świata, i wydaje się to rozsądne, jest taka: taką osobę trzeba po prostu odizolować. A więc chronimy to, co dobre. Natomiast okazuje się, że logika Pana Boga jest zupełnie inna. Jakby odwrotna do tego. A więc staje naprzeciwko tego człowieka trędowatego, który mówi tak: Panie Jezu, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wtedy dokonało się coś niezwykłego, dlatego że ten człowiek potrzebujący swoimi słowami dotknął serca Jezusa. Jezus się wzruszył. I po tym, jak poczuł się dotknięty, wyciąga rękę i dotyka go. Dotyka człowieka trędowatego. Jakby nie zastanawiając się zupełnie, czy się zarażę, czy się nie zarażę, czy zaraz sam nie będę trędowaty. Nie myśli o tym. Po prostu tak dotknął jego serca, że Jezus od razu jakby przytula go. Bądź uzdrowiony. I zastanówmy się, czy to zachowanie Pana Jezusa, czy to nie jest skandal? Czy uważacie, że tak trzeba by było postąpić? Bo mamy dzisiaj osoby, które są traktowane jako te, które są zagrożeniem. I teraz, czy to jest mądre, żeby w imię jakiejś miłości iść do takiego człowieka, narazić się na to, że
że może mi wyrządzić jakąś krzywdę, że może przez niego będę cierpiał. Zobaczcie, Jezus mówi w przypowieści, że dobry pasterz to jest ten, który zostawia 99 owiec, a idzie, szuka jednej, która się zgubiła. I wyobraźcie sobie taką scenę, że znajduje tę owcę i okazuje się, że ona jest chora. I teraz co robi? No szukał jej długo, nie? A mówi, no nie, no jest chora. To się nie nadaje niestety, no niech tam zginie, tam gdzie ją znalazłem. I wraca do stada, no bo przecież jak przyciągnie do tych zdrowych owiec, no to przecież ona może 99 owiec pozarażać i wszystkie będą chore. I co myślicie, że Jezus by ją zostawił wtedy? Nie. Logika Pana Boga jest taka, że bierze tą jedną, nawet gdyby była bardzo chora, przynosi ją do stada i tam zaczyna się opiekować. A jak się zarażą inne? No, trudno. A ona ma być tam uzdrawiana. I przypomina mi się taka sytuacja, zadzwonił do mnie pewien kapłan, który zresztą dla mnie jest wielkim autorytetem i mówi, wyobraź sobie, że zgłosili się do mnie z Domu Pomocy Społecznej i mówią tak, proszę księdza, jest ksiądz kolejnym kapłanem, do którego dzisiaj dzwonimy, dlatego że nasi podopieczni od dawna już nie mieli możliwości, żeby przystąpić do sakramentów świętych. Nie mogli się spowiadać, nie mogli przyjąć komunii świętej, dlatego że u nas w domu jest po prostu ognisko koronawirusa. I dzwonimy po kapłanach, nikt nie chce przyjść. Ksiądz jest kolejnym, którego o to prosimy. U nas ludzie mają różną wrażliwość, ale niektórzy są naprawdę ludźmi bardzo głębokiej wiary. I dla nich straszniejsze doświadczenie, gorsze doświadczenie niż ta choroba, niż ta gorączka i tak dalej, to jest to, że oni nie mogą przez tak długi czas spotkać się z Jezusem w Komunii Świętej. I ten kapłan zadzwonił do mnie i mówi, i jak to jest, że ja jako kapłan miałbym odmówić? Miałbym tam nie pójść, bo wystraszę się tej choroby? Jaki jest sens mojego życia? Jaki jest sens tego, co robię, jeśli tam nie pójdę do nich? I moi drodzy, logika tego świata jest zupełnie inna. Ona mówi, chroń siebie, chroń to, co jest zdrowe. Natomiast Pan Bóg mówi, walcz o to, co jest zranione, co jest chore, co jest słabe, co jest grzeszne, co jest zagubione, nawet jeśli masz siebie narazić. I zobaczmy, że my ulegamy takiej pokusie strachu, lęku, zamknięcia. Usprawiedliwiamy oczywiście siebie, ale Pan Bóg kiedyś zapyta nas o to. Zapyta nas o miłość nie teoretyczną, tylko o miłość praktyczną. Czy tego człowieka już skreśliłem, czy do końca o niego walczyłem? Bo dzisiaj walentynki, pewnie wiele osób obejrzy jakiś romantyczny film, i będzie tam przedstawiona taka scena, gdzie jakiś bardzo przystojny, młody człowiek walczy o taką kobietę zdrową, taką naprawdę zdrową. I jest w stanie zrobić wszystko, no życie naraża, żeby zdobyć jej serce. I wyobraźcie sobie, że to cały film walczy o nią. Mnóstwo przeciwności, ale w pewnym momencie mu się udaje. Spotyka ją i okazuje się, że ona zachorowała. I ma jakąś poważną taką chorobę, może go zarazić. I on odskakuje i mówi, nie, 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 zaczekaj, nie zbliżaj się do mnie. Wsiada w swój super samochód, wraca do swojego domu, dzwoni do niej i mówi, musimy teraz jakiś czas rozmawiać tylko przez telefon. Rozumiesz, że, bo nie wiadomo, jak to się skończy. I teraz oglądacie taką scenę i co myślicie? No super bohater, nie? No nie, bylibyście wszyscy załamani. Jak to jest możliwe? A ona na pewno, jakby wyzdrowiała, to mówi, to będzie mój mąż, mój bohater. I moi drodzy, Jezus mówi, że chrześcijaństwo opiera się na miłości, ale trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka jest ta miłość, na czym ona polega, w czym się wyraża. Czy to jest miłość, która chroni siebie, czy to jest miłość, która walczy o innych, nawet jeśli ten świat powie, że jesteś głupi, nawet jeśli ten świat powie, że to jest skandal, bo miłosierdzie Boże, miłość Boża to jest miłość miłosierna. Miłosierdzie Boże jest skandalem dla tego świata. Ja zachęcam i siebie, i was z całego serca, żebyśmy walczyli w
ten dzień, dzień, kiedy mówi się o zakochaniu, kiedy mówi się o miłości, żebyśmy walczyli nie o miłość taką, jaka jest prezentowana przez ten świat, ale żebyśmy walczyli o taką miłość, jaką nam ukazuje nasz Pan Jezus Chrystus. Amen.